Witam serdecznie Państwa na ostatnim w tym roku spotkaniu z serii konektorki. Dziś będę miał przyjemność przedstawić Państwu rozwiązania firmy Ford. Ale do meritum może najpierw szybciutki, szybciutkie spojrzenie na naszą ofertę dystrybucyjną. Wygląda ona w ten sposób. Dziś będziemy się zajmować rozwiązaniami od producenta pod tytułem Fortra. Także zapraszam serdecznie do słuchania i oglądania. Fortra, może inaczej. Technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę w sposobie działania organizacji. Cyberzagrożenia również ewoluują. I stają się oczywiście w, w cudzysłowie coraz lepsze, potężniejsze, można powiedzieć, nawet innowacyjne. Fordsze mają taką filozofię, która stawia czoła cyberzagrożeniom. Dostarczają rozwiązania do pozornie nierozwiązywalnych problemów związanych z bezpieczeństwem danych, ochroną infrastruktury czy też badaniem zagrożeń. Na każdym etapie eksperci Fortry są zdeterminowani, aby pomóc w zwiększeniu dojrzałości tych zabezpieczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń operacyjnych. W szut, krótki, szybki rzut oka na, na firmę, na Fortrę pochodzi z, ze Stanów, natomiast biura sprzedaży i oraz wsparcia są rozlokowane, rozsiane po, praktycznie w wielu miejscach na świecie. Dzisiaj koszt tego, co Fortra zebrała w swoim portfolio, wyniósłby szacunkowo jakieś 2 miliardy dolarów. Z czasem oczywiście będzie się to zwiększać. Tutaj na tym slajdzie widzimy takie spojrzenie na portfolio Fortry podzielone na strategię. Strategia składa się z trzech elementów. Pierwszym elementem jest zmniejszenie ryzyka naruszenia, drugim jest identyfikowanie aktywnego naruszenia, i trzecim zminimalizowanie wpływu tego naruszenia. Fortra skupia się szczególnie na ograniczeniu zasięgu ataku, ale nadal pomaga, gdy taki atak wystąpi, ponieważ no, nie ma się co oszukiwać, nie ma czegoś takiego jak zapobieganie, zapobiegnięcie zagrożeniom w, w 100%. Historycznie Fortra kiedyś, Help Systems. Sukcesywnie od 1982 roku wzbogaca swoje portfolio o kolejne technologie i rozwiązania. Dzisiaj portfolio Fortre można podzielić na takie zestawy. Zestawy rozwiązań, jest ich osiem, oraz usługi zarządzane. Dziś na, dziś na naszym spotkaniu zajmiemy się omówieniem pierwszego takiego klocka tych, tych produktów. Jest to Data Protection. To jest, to jest pakiet, pakiet Data Protection. A pakiet Data Protection, mówiąc, mówiąc, mówiąc po polsku ochrona danych Fortry, składa się z trzech... Zobowiązanych ze sobą rozwiązań do bezpieczeństwa. Pierwszym jest oczywiście DLP, rozwiązanie typu DLP, jako podstawowy element. I tutaj jest narzędzie Digital Guardian. Narzędzie to można wdrożyć szybko i osiągnąć wysoką skuteczność. Co można zrozumieć przez tą wysoką skuteczność? Czasami no, organizacje wdrażają programowanie tylko w, w odpowiedzi na problem, a kiedy już to zrobią, a przechodzą prosto dalej. Tak na przykład zastanawiając się, co zrobi teraz taki Alap na przykład. Digital Guardiana można tak zoptymalizować oraz dostosować, aby dał nam dużo więcej w kontekście zabezpieczenia w przyszłości. Kolejnym narzędziem jest klasyfikacja danych. Są tutaj dwa narzędzia, są tutaj dwa produkty, Boldon James i Titus. Są to na chwilę obecną narzędzia, ponieważ te produkty, ponieważ Fortra się troszeczkę przekształca i, i, i to będzie się wkrótce zmieniało, ale na dzisiaj są to te dwa narzędzia Boldon James i Titus. Klasyfikacja danych zwiększa skuteczność rozwiązania DLP poprzez dodanie specyfiki danych i dlatego nasz, nasze rozwiązanie DLP może lepiej po prostu egzekwować zasady. Czasem w kontekście klasyfikacji danych myślimy, że może ona powodować jakieś. Jakieś tarcia czy, czy, czy też problemy w codziennej pracy, ale dzięki odpowiedniej konfiguracji można wyeliminować, można na przykład no, nie dodawać w kolejnych krokach klasyfikacji, kolejnych kroków klasyfikacji, których użytkownicy na przykład nie lubią, ale albo które są bez sensu. Oczywiście, no w zależności od organizacji, tak. I, i, I wreszcie klasyfikacja nam pomaga nam budować świadomość bezpieczeństwa przez angażowanie pracowników, oczywiście w, roz, oczywiście w rozsądne angażowanie pracowników w cały ten proces. I last but not least, mamy rozwiązanie pod tytułem VERA. Secure Collaboration, to, to jest taki, taki modułowy, to jest taki dodatek, który umożliwia udostępnianie danych zarówno w środowisku, jak i poza nim. Gdy powiedzmy, że zbierzemy pewnego rodzaju dane, na przykład jakieś adresy IP, dane. które Umożliwiające identyfikację, tak zwane dane PII lub dane PCI lub po prostu wszystko to, co chcemy dodatkowo zabezpieczyć. Dzięki temu pakietowi dane będą aktywnie szyfrowane, a próby nawet przypadkowego ujawnienia tych danych będą blokowane. Cały ten pakiet no to, to nie jest pakiet tylko dla, dla, dla na przykład osób z działu HR czy, czy, czy z działu fuzji i przejęć. To rozwiązanie daje praktycznie każdemu w organizacji możliwość ochrony tego, co ochrony wymaga. Taka ciekawostka. Fortra w 2020 roku e, zrobiła ankietę. E, zapytała m, jakiś. No, Ponad 200, 250 osób przeprowadziła taką ankietę, zapytała starszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa IT i szefów działów bezpieczeństwa informacji w firmach od usług finansowych. I w jedną wszyscy ci, wszyscy ci ludzie byli zgodni w jednym, że widoczność danych jest ich największą słabością czy też bolączką. W, w, w organizacjach mamy zasady, mamy procedury, mamy szkolenie dotyczące postępowania z danymi wrażliwymi. wrażliwymi ale pojawiają się po prostu obawy, czy, czy, czy to wszystko jest, czy to jest przestrzegane po prostu. Tradycyjna ochrona, ochrona danych koncentruje się na kontroli infrastruktury, ale problem leży gdzie indziej. Żeby produktywnie pracować, trzeba zapewnić dostęp do tych danych, co stwarza ryzyko naruszeń. Powiedzmy sobie tak, dane w data center są bezpieczne, ale do niektórych zasobów musimy dać dostęp, ponieważ jest taka potrzeba. A czasami przypadkowo lub gorzej nieprzypadkowo można tej potrzeby nadużyć. W idealnym przypadku powinniśmy pomyśleć o tym, w jaki sposób możemy chronić dane przez cały cykl życia tych danych, czyli od momentu ich utworzenia poprzez różne mechanizmy udostępniania, aż do momentu, gdy znajdą się, ona poza, znajdą się one poza, poza naszą kontrolą, w rękach powiedzmy partnera biznesowego, klienta, etc. Wspomniałem wcześniej, że Fortra pomaga w ochronie wrażliwych danych przez cały cykl. Na tym, na tym, na tym slajdzie jest, jest pokazany taki cykl życia danych. Pierwszy etap zaczyna się od identyfikacji, jakie dane magazynujemy i gdzie je magazynujemy. Czy to w lokalnie, w chmurze, w spoczynku, czy też, czy też oczywiście w ruchu. Kolejnym etapem jest kategoryzacja, czyli gdy wiemy, co mamy i wiemy, gdzie to mamy, ta kategoryzacja będzie zawierała odpowiednią szczegółowość dzięki grupowaniu podobnych do siebie plików. Kolejnym jest przemyślana klasyfikacja, czyli w tym momencie będziemy nadawać naszym danym kontekst i oznaczenia wizualne. Nie możemy oczywiście zapomnieć o określeniu, kto do tych danych będzie miał dostęp, a kto nie. Oraz o tym, jak te dane przechowywać. No i oczywiście o stałej edukacji użytkowników w tym, w tym zakresie. Dzięki rozwiązaniom DLP możemy egzekwować zasady zgodności, szyfrować, możemy archiwizować i przede wszystkim kontrolować to, czy dane są przechowywane wyłącznie we właściwej lokalizacji i dostępne tylko dla właściwych osób. Możemy również wdrażać te swoje takie, takie mechanizmy wycofania, aby, aby ten dostęp odebrać. Oraz możemy mieć też szczegółowe raportowanie, szczegółowe raporty i audyt, gdzie mamy, gdzie widzimy to, co użytkownik robi, przez cały, robi z danymi przez cały cykl ich życia. FORTRA wykorzystuje takie. Takie dwie koncepcje egzekwowania kontroli, tak zwaną koncepcję miękkich limitów, która tylko uczula i podpowiada użytkownikowi, czego ma nie robić, i zachęca do samokontroli. I drugą koncepcję, tak zwana, koncepcję, tak zwaną koncepcję twardych limitów, twardych ograniczeń, które nastąpią automatycznie po przekroczeniu. Ustalonych wytycznych. Skuteczna strategia od danych opiera się na obu tych koncepcjach. FORTRA umożliwia nam zdefiniowanie i dostosowanie tych dwóch koncepcji w ramach potrzeb organizacji. Wracając do klasyfikacji danych. FORTRA tak jak już mówiłem, Fortra ma dwa rozwiązania: Bolon, Jane's i Titus, a są to narzędzia do klasyfikacji danych. Klasyfikacja pomaga nam oznaczać oraz kategoryzować dane po to, aby zwiększyć siłę takiego ekosystemu bezpieczeństwa. Poza tym zwiększa nam szczegółowość zasad DLP. Nie mamy wówczas ograniczeń co do typów zasad. Jest też silnik AI, który prowadzi użytkownika do najbardziej pasującej klasyfikacji i pomaga nam zdefiniować niedopasowane etykietowanie. Klasyfikacja korzysta oczywiście z metadanych również w plikach, niezależnie od, od, od ich typu. Metadane tutaj dostarczają nam informacji ze świata rzeczywistego. A dzięki temu nasz system DLP jest dokładniejszy i jest mniej fałszywych alarmów. Przykładem takim, takim, takim prostym może być, może być to, że, że gdy mamy przykładowo jakiś, jakiś dokument, który, który chcemy oznaczyć jako top secret. W międzyczasie albo już na, na każdym etapie jego podróży możemy dodać do niego ochronę i go odpowiednio zaszyfrować. Klasyfikacja jest tutaj bardzo elastyczna, ponieważ wspiera unikalne wymagania, zasady. Oraz szkoli użytkowników z takiego bezpieczeństwa w świecie rzeczywistym. Wspomniałem wcześniej o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pomaga użytkownikowi poznać dobre praktyki związane z poufnością danych klientów i pomaga nam je zachować. Uczy użytkowników klasyfikowania danych w ramach. No, Codziennej pracy, w ramach codziennych czynności, a, a zalecana klasyfikacja poprawia po prostu dokładność. Współczesne, współczesne organizacje zmagają się z różnymi wyzwaniami. Jest to przede wszystkim konieczność ochrony własności intelektualnej, danych klientów, danych pracowników, danych. Danych finansowych, no i oczywiście moje ulubione słowa po angielsku compliance. Potrzebne są też, potrzebne są po prostu pragmatyczne, szybkie we wdrażaniu rozwiązania, które poprowadzą odpowiednio użytkownika, co więcej, nadadzą danym kontekst i za pomocą sztucznej inteligencji odkryją i sklasyfikują. Dane i ostatnia, nie mniej ważna rzecz, wiadomo, że dane trzeba chronić, tak? to, jest, to, jest, to jest oczywiste, ale żeby funkcjonować, organizacje muszą się tymi, czasami, muszą, muszą się tymi, tymi danymi po prostu czasami dzielić. Tradycyjne, takie, takie duże rozwiązania DLP są po prostu drogie. Mogą być złożone we wdrożeniu, konfiguracji, mogą być trudno skalowalne w, i trudne w utrzymaniu. Oczywiście mogą być problematyczne dla, dla użytkowników i, i, i przeszkadzać im, powodować takie tarcia w codziennej pracy. Natomiast inne rozwiązania DLP, takie, takie bardziej lajtowe, w cudzysłowie, mogą po prostu być niewystarczające, mogą pozostawiać jakieś otwarte furtki lub po prostu tylko informować nas, że, że, że wystąpiło coś, że coś, się, że coś się stało. Digital Guardian Fortry jest rozwiązaniem chmurowym. Jest obsługiwany przez AWS. Umożliwia nam pełną widoczność danych, podgląd zdarzeń, klasyfikację oraz blokowanie, z, blokowanie, blokowanie zagrożeń. Chmuro, dlaczego chmurowe? Dlatego, że, że jest no, uproszczone wdrożenie. Jest, jest, jest elastyczność, są, są takie elastyczne kontrole i praktycznie wszechstronna ochrona systemów, systemów operacyjnych, aplikacji, przeglądarek. Możemy stosować mechanizmy kontrolne. Możemy stosować takie, takie działania jak rejestrowanie, ostrzeganie, monitorowanie, blokowanie. No i oczywiście, Szyfrowanie. Digital Guardian działa za pomocą agenta, również za pomocą agenta, który, który widzi i rejestruje wszystkie zdarzenia systemowe, działania, zachowania i zachowania użytkowników, niezależnie od tego, czy są w sieci firmowej, czy też nie. Obsługuje również wiele. Platform hybrydowych. Kompleksowe takie, takie kompleksowe mechanizmy Digital Guardiana pozwalają monitorować i, i, i całkowicie blokować różnego rodzaju działania. W przeciwieństwie do, do takich rozwiązań z poprzedniego slajdu pod tytułem DLP Lite. Które tylko informują o naruszeniu bezpieczeństwa. Digital Guardian prowadzi użytkowników krok po kroku do właściwego kroku. OK, teraz chwilę o architekturze Digital Guardiana. No tutaj na tym slajdzie zatrzymamy się troszeczkę dłużej. W lewym, w lewym dolnym rogu mamy agenta, o którym wspominałem. Tego agenta możemy zainstalować praktycznie na każdym urządzeniu systemem operacyjnym. Czy to jest Windows, czy to jest Linux, czy macOS. Jest też wsparcie dla różnych systemów VDI-owych. Dzięki, dzięki, temu, dzięki temu agentowi uzyskujemy widoczność danych w użyciu, w spoczynku i w ruchu. Wszystkie te dane. Są, mogą być oznaczone tymczasowo lub na stałe po to, żeby, żeby, żebyśmy mieli lepszą nad nimi kontrolę. Mamy tutaj, mamy tutaj tagowanie, mamy tutaj takie trzy rodzaje tagowania. Mamy inspekcję plików na podstawie zawartości, mamy identyfikację oraz oznaczenie wrażliwych danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych oraz identyfikację opartą na użytkownikach, czyli, czyli tutaj użytkownik klasyfikuje wrażliwe dane w oparciu, powiedzmy, o jakieś wymagania biznesowe firmy. Wszystkie zdarzenia i incydenty zbierają się w konsoli konsoli zarządzania, gdzie, gdzie mamy również moduły, moduły administracyjne, moduły polityk i oczywiście raporty, to jest to jest ten, to miejsce, gdzie gdzie się tutaj ta konsola to jest, gdzie się to wszystko zbiera. Z prawej strony natomiast, w prawym dolnym rogu, mamy Digital Garden Appliance NDLP, czyli, czyli taki, czyli Network TLP, można powiedzieć. To jest urządzenie, który, które, które zbiera, które zbiera, zbiera dane. Służy do analizy, ma takie trzy funkcje. To jest pierwszy, pierwszy to jest, to jest moduł, moduł Discovery, który służy do, do analizy danych w chmurze. Niezależnie od tego, czy, czy są dane, czy te dane są w chmurze, czy te dane są w, po prostu w bazach danych, czy też po prostu są na serwerach. Możemy skanować różne. Chmurowe repozytoria, na przykład taki, taki, taki przykład, gdy, gdy chcemy w organizacji chronić dane, ale nie wiemy, gdzie one są zlokalizowane. Do tego właśnie można użyć tego modułu Discovery jako takiego inwentaryzatora. Funkcjonalność numer dwa to agent poczty. Agent transferu poczty, który współpracuje z, z MS Exchange, z, z Office 365 i z Gmailem. To, 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 to jest, tutaj chodzi o, o, o skanowanie poczty wychodzącej pod kątem tego, czy, czy, czy nie ma tam jakichś wrażliwych danych własności intelektualnej, czy po prostu danych, które, których które nie chcemy, żeby wyszły dane z, wyszły z firmy. Możemy też po prostu zdecydować, możemy później zdecydować, czy chcemy taką pocztę puścić dalej, zatrzymać ją lub po prostu zobaczyć, tylko zobaczyć, co to są za za maile. Last but not least jest, jest, oczywiście, jest oczywiście możliwość możliwość integracji przez protokół ICAP z Web Proxy. Lub jakimiś no, innymi rozwiązaniami, które uzupełniają nam zabezpieczenia usług chmurowych, które opuszczają organizacje. To, to, to są tak, tak, tak zwani brokerzy, brokerzy danych. Na górze, natomiast, na samej górze, mamy potężne narzędzie analityczne w chmurze, służące do raportowania duże, potężne dlatego, że zbierają się tutaj w tym narzędziu wszystkie, wszystkie, wszystkie dane, wszystkie raporty, wszystkie zdarzenia z agenta i z urządzenia są tutaj odpowiednio filtrowane w, w, i pokazywane w konsoli. A dzięki e, 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 Restful API możemy, możemy zobaczyć te wszystkie zdarzenia w naszych, w naszych systemach SIEM lub SOAR. Tak, tak właśnie tak, taka, tak, tak wygląda architektura Digital Guardian. Secure collaboration, czyli bezpieczna współpraca. To jest strategia. To jest strategia, która chroni nasze treści cyfrowe lub multimedia, na przykład, które są objęte prawem autorskim. Chronione są przed kradzieżą, czy też nielegalnym udostępnianiem, czy też również nielegalną sprzedażą. Rozwiązania do bezpiecznej współpracy szyfrują i kontrolują dostęp do plików, gdziekolwiek te pliki się znajdują. Jest tutaj, jest, jest, to, jest tutaj stosowane takie pojęcie zero trust. Współpracując z kimkolwiek, jeśli współpracujemy z kimkolwiek, czy to z, kimś, z jakimś współpracownikiem wewnętrznym, czy też zewnętrznym, mamy możliwość natychmiastowego cofnięcia dostępu w dowolnym w dowolnym momencie. Narzędzia do współpracy bez narzędzia Secure, Secure Collaboration to jest rozwiązanie Vera z Portfolio Fortry. Narzędzie, to, to narzędzie pozwala użytkowni, użytkownikowi zachować kontrolę nad plikami w momencie. Może, nie, może inaczej, może nie, może nie użytkownikowi, pozwala nam zachować kontrolę nad plikami w momencie, gdy na przykład no, kiedy i w jaki sposób możemy uzyskać dostęp do dokumentu lub jego treści. Kiedy możemy tą treść przeglądać? Na jak długo można uzyskać dostęp do tego dokumentu czy też treści? Kto może edytować, kto może zapisywać lub w inny sposób modyfikować treść tego pliku czy tych danych? Możemy określać to, czy plik można udostępniać lub przekazać w stronie trzeciej oraz jakie działania na pliku czy treści chcemy zezwolić, czy chcemy zezwolić na kopiowanie, na drukowanie, na robienie zrzutów ekranu oraz oczywiście możemy ustalić to, ile chcemy, ile chcemy ile, przez ile czasu takie, albo ile razy takie, takie operacje będą dozwolone. Wspomniana metoda Zero Trust odnosi się do strategii i ram bezpieczeństwa w organizacjach bezpieczeństwa IT. W, w, ramach, w ramach tego wiemy, że czy też mamy pewność, że niezależnie, czy to będzie użytkownik wewnętrzny czy zewnętrzny, taki użytkownik jest, jest stale, jest, jest legalny, jest upoważniony do tego, żeby, żeby korzystać z tych, z tych treści. No i jest, 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 jest zatwierdzony. Także tak, tak, wygląda, tak wygląda podejście zero trust tego, tegoż właśnie rozwiązania. Także dziękuję Państwu. To... To jest, to jest, to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za, za dzisiejszą obecność, za dzisiejsze spotkanie. Tak jak wspomniałem, było to ostatnie w tym roku spotkanie z serii konektorki. Także zapraszam Państwa od stycznia na kolejne edycje. A jeśli mają Państwo pytania, zapraszam do nas, do Connect Distribution na poniższe dane kontaktowe.